tym filmie postanowiłem stać się najlepszym graczem na całej anarchii, tak aby nikt nie mógł mnie zabić i aby każdy się mnie bał. Jednak w pewnym momencie stało się coś, przez co straciłem dosłownie wszystkie moje itemy oraz pewna osoba zemściła się na mnie za to, co zrobiłem w poprzednim odcinku Felipezie, przez co prawie zostałem zbanowany. Ale może zacznijmy od początku, bo do realizacji mojego planu, aby stać się najlepszym, potrzebowałem dość sporo serc, z uwagi na to, że miałem ich zaledwie 10. I aby zdobyć więcej serc i kogoś zabić, musiałem zrobić ogromną ilość potek, takich jak siła, szybkość czy odporność na ogień, oraz zdobyć kryształy Endu, bo jak wiadomo, jeśli taki kryształ się odpowiednio postawi, to potrafi zabić gracza w full netherytowym secie na jednego hita. Zanim jednak poszedłem robić potki i kryształy, postanowiłem pokazać swoją dominację również na spawnie i zbudować tam jakąś fajną budowlę. Dobra, jak widzicie od ostatniego filmu, trochę się tu pozmieniało. Na pewno doszedł tutaj taki jakiś dziwny klocek z dirta. Nie wiem, może ktoś tu będzie budował swój dom albo jakąś inną budowlę. Kolejna fajna budowla, która doszła, to Statua Wolności, która jest dosłownie zbudowana z miedzi, czyli metalu, z którego jest zbudowana prawdziwa Statua Wolności. Już tutaj w niektórych miejscach nawet staje się zielona. Z tego co widzę, to jest tu też taka pochodnia ze złota. Oczywiście nie będę nic tutaj okradał, bo widać, że Hozot naprawdę się postarał. Z tego co widziałem, to gdzieś tu obok była taka wyspa cała zrobiona ze złota. Dobra, mamy naszą złotą wyspę. Z tego co widzę, to zbudował ją Jamies Jakub i jest to wyspa Midasa. Niby jest w trakcie budowy, ale wygląda serio ładnie. Ale ogólnie sam pomysł na wyspę jest dość fajny, chociaż z drugiej strony dosyć ryzykowny, bo tak naprawdę każdy może sobie skopać to złoto i je ukraść. O właśnie, w międzyczasie obczaję też aleję piecyków, którą ostatnio zbudował Peter. Szczerze mówiąc, wygląda to mega ładnie i z tego co kojarzę, on w jednym z tych piecy ukrył jakiś prezent, ale nie mam pojęcia, czy ktoś już go znalazł, czy nie. Dobra, teraz przyszedł czas, żeby jakoś udekorować tego spawna i myślę, że najlepszym pomysłem będzie zbudowanie takiego ogromnego napisu FOMI, dosłownie tutaj na środku spawna, tak aby jak ktoś będzie szedł, to go na pewno zobaczył. I wydaje mi się, że będę potrzebował do tego dość sporo stona. Dobra, Shulker Box jest już cały nazbierany i tak sobie myślę, że chyba lepiej będzie wyglądać ten napis, jak będzie z kamiennych cegieł, więc sobie szybko te kamienne cegły zrobimy. Dobra, wydaje mi się, że taka odległość powinna być git. Mam tylko nadzieję, że starczy mi tych kamiennych cegieł, bo szczerze mówiąc, to F samo w sobie wydaje się dosyć spore. Dobra, jak widzicie, F już mamy skończone. Ogólnie to trochę się boję, że może mi tych bloków zapragnąć, bo dopiero buduję drugą literę, a użyłem ich już naprawdę sporo. Dobra, jak widzicie, udało mi się nazbierać dwa shulkery, które są całe wypełnione kamieniem. I teraz wydaje mi się, że taka ilość kamiennych cegieł powinna nam wystarczyć. Ogólnie, żeby was nie zanudzać, to pokażę wam ten napis, kiedy będzie on całkowicie skończony. Dobra, jak widzicie, napis jest już skończony. Moim zdaniem wyszedł on naprawdę fajnie i mam nadzieję, że go mi nikt nie zgryfuje, bo wyszła z tego napisu taka dość ładna ozdoba. Po tym jak skończyłem budować napis na spawnie, odszedłem od komputera, jednak zapomniałem wyjść z Minecrafta i podczas gdy mnie nie było, zdążył zabić mnie szkielet, a ja straciłem wszystkie swoje najlepsze itemy i co najważniejsze serce, a jak wiadomo, jeśli straci się wszystkie serca, to dostaje się na zawsze bana. Dobra, tutaj mam checkpointa, że zginąłem gdzieś w tej okolicy i z tego co widzę, to raczej nie ma tu itemów. Kurde, nie wierzę. Po tym przyjrzałem jeszcze raz bardzo dokładnie cały teren i niestety, jak się okazało, żadnych itemów już tam nie było oraz dodatkowo z każdej strony atakowały mnie moby, przez co prawie zginąłem po raz kolejny, dlatego postanowiłem, że poczekam, aż minie noc i ucieknę stamtąd. Dobra widzowie, ogólnie mamy trochę przypał, bo ja nie mam żadnych itemów i zostały mi tylko 4 serca, ale dobra, na szczęście znalazłem tutaj Ender Chesta. Niestety na mojej drodze pojawił się kolejny duży problem, bo od pewnego czasu tajemniczy właściciel całkowicie zmienił crafting serc, bo do ich zrobienia potrzebne jest koks jabłko oraz 4 witherowe czaszki, przez co zrobienie takiego serca pochłania bardzo dużo czasu i może zająć to nawet kilkanaście godzin. Dobra, szybko, muszę sobie skraftować najlepiej jakąś zbrojkę. Dobra, bierzemy diaksy, crafting i lecimy. Teraz czuję się przynajmniej trochę bezpieczniej. Jeszcze będzie trzeba zrobić mieczyk, siekierkę i oczywiście kilo. Ogólnie mam też dość spory problem z jedzeniem, bo tak naprawdę mam tylko 4 zgniłe mięso zombie do jedzenia. Nie, proszę, nie wybuchaj. Nie no. Dobra, na szczęście mojego Among Usa nie zniszczyło. Właśnie, może jak już mam tego Ender Chesta, to wezmę sobie z niego totem i elytrę oraz trochę fajerwerek, żeby ta podróż nie trwała aż tak długo. Po tym jak skończyłem kraftować podstawowe itemy do przetrwania, wyruszyłem do mojej starej bazy, w której zrobiłem w poprzednim odcinku farmę buraków i właśnie tam postanowiłem się osiedlić i zdobyć trochę jedzenia. Dobra, są tu moje buraczki. Może nie jest to jakieś super jedzenie, ale zawsze lepsze to niż nic. I niestety będę musiał użyć moją ostatnią książkę z mendingiem, którą nałożymy sobie na elytrę.
cytrę, żeby mi nie padła. Ogólnie to pozbieram sobie jeszcze trochę buraczków, bo w międzyczasie jak mnie nie było, to kilka urosło. Wydaje mi się, że tyle jedzenia powinno mi starczyć. No to co, lecimy teraz do portalu Endu. Na tamten moment moim głównym celem było zdobycie podstawowych itemów, tak aby inni gracze anarchii nie wykorzystali sytuacji, w której praktycznie nic nie mam i mnie nie zabili. Dlatego jako pierwszą rzecz wybrałem pójście do Endu, aby zdobyć trochę expa na ekspiarce Endermanu, której kordy dostałem w wymianie od Dexiego i na tej ekspiarce zrobić full enchantowaną zbroję. Ale chwila, bo sponsorem dzisiejszego filmu jest Alerabat, czyli całkowicie darmowa wtyczka, która działa na dosłownie każdej przeglądarce internetowej i samemu znajduje kody rabatowe w przeróżnych sklepach online na takie produkty jak sprzęt gamingowy, urządzenia elektroniczne, ubrania, jedzenie, obuwie i wiele więcej. Oprócz wyszukiwania najkorzystniejszych kodów rabatowych posiada opcję cashbacku, który polega na zwrocie części pieniędzy za zakupiony przez was dowolny produkt. Aby skorzystać z cashbacku i wtyczki Alerabat, wystarczy pobrać ją z linku w opisie na swoją przeglądarkę, następnie wejść na wybrany przez was sklep online, wybrać produkt, który was interesuje, następnie dodać go do kupienia, potem przejść do koszyka, kliknąć w przetestuj kody, dzięki czemu Alerabat automatycznie wyszukuje najlepsze dostępne kody rabatowe. I teraz, aby skorzystać z cashbacku, wystarczy, że przejdziemy do specjalnej zakładki, następnie klikniemy aktywuj oraz załóż konto. Gdy już to zrobimy, automatycznie aktywuje nam się cashback, co w połączeniu z przeróżnymi kodami rabatowymi pozwala nam zaoszczędzić naprawdę ogromne pieniądze. Dobra, jesteśmy już przy portalu. Okej, i wydaje mi się, że możemy wchodzić. Kurde, z tego co widzę, to ta ekspiarka jest dość nieźle zniszczona i chyba nie ma tu nawet rybika, bo endermany cały czas stoją w miejscu. Niestety, gdy przyleciałem, okazało się, że ekspiarka jest popsuta, bo zniknął z niej endermin, przez co musiałem ją własnoręcznie naprawić. Dobra, tutaj będę musiał zwabić tego endermita. Mam nadzieję, że są tu w skrzynkach enderperły. Dobra, enderperły jest dosyć spory, więc myślę, że z endermitem nie będzie raczej problemu. Chyba większy problem jest z tym, że mi to mega dużo HP zadaje. Dobra! W końcu mam rybika. Let's go. Teraz tylko muszę jakoś umiejętnie to zrobić. Dobra, szybko bierzemy name taga. Nazwiemy go, nie wiem, kropka. Chodź tu rybik, proszę, nie znikaj mi. Dobra, jest, let's go, jest nazwany. Teraz już nie powinien zniknąć. I dobra, w końcu ta ekspiarka jest działająca. Po tym jak udało mi się naprawić ekspiarkę, zabrałem się za zdobywanie levela. Oczywiście ciężko byłoby mi zdobyć wszystkie enchanty, jak na przykład grabież, zaklęty ogień czy naprawa. Dlatego umówiłem się z Blankim, że zapewne itemy, o których wam powiem za chwilę, da mi wcześniej wspomniane enchanty oraz kilka bonusowych prezentów. Ale wracając do tego, co się działo przed chwilą, gdy już zdobyłem dość sporo levela, wziąłem się za enchant moich itemów i gdy skończyłem enchantować moje przedmioty, poszedłem szukać opuszczone statki Endu i fortece z nadzieją, że znajdę tam jakieś ciekawe i przydatne itemy. Po długich poszukiwaniach, gdy znalazłem statek, zabrałem z niego stół do robienia potek oraz elytrę i przy okazji wziąłem też itemy ze skrzynek. Gdy wróciłem z Endu do swojej tymczasowej bazy, to ponownie zebrałem trochę jedzenia oraz przerobiłem diamentowy set na netherytowy. Skraftowałem też 12 shulkerów, które były mi potrzebne do wcześniej wspomnianej wymiany z Blankim i chwilę po tym stało się coś, co kompletnie odmieniło moje losy na anarchii, bo po raz kolejny przez przypadek zapomniałem wyłączyć Minecrafta i gdy wróciłem na komputer, moim oczom ukazał się ekran, na którym było napisane, że zostałem zabity przez zombie. Dlatego od razu się odrodziłem i poszedłem szukać miejsca, na którym było zaznaczone, że zginąłem. Szczerze mówiąc, bałem się, że znowu wszystko straciłem, a moja cała praca poszła na marne. Jednak na szczęście okazało się, że wszystkie itemy, które straciłem, leżały na ziemi i nie zniknęły. Dlatego od razu nałożyłem na siebie zbroję i uporządkowałem cały ekwipunek. Pomimo tego, że udało mi się odzyskać itemy, dostarczyłem kolejne serce i tym razem zostało mi ich tylko 8. Wszystko stałem się jeszcze łatwiejszym celem do zabicia i musiałem coraz bardziej uważać na swoich potencjalnych wrogów. Dlatego jak najszybciej poleciałem wymienić się z Blankim, aby za otrzymane itemy móc ulepszyć swój miecz i zbroję. Gdy dotarłem na miejsce, rozpocząłem swój handel z Blankim. Dobra, łap te shulkery. Tu ci od razu rzucam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A w taki sposób to rzucasz, czekaj. Dobra, odłóż sobie, możesz od razu dać tutaj te książeczki. Proszę mi zabrać. To nie tak jak myślisz. Przez chwilę zauważyłem, jak Blanki trzyma obsydian i kryształy, co mogło znaczyć tyle, że chce on mnie po prostu zabić. Tu masz piękny shulker. Dobra, tutaj. Taki zestawik. Łap wszystko. Proszę bardzo. Ej, czyli rozumiem, że marcheweczki mogę sobie wziąć. No tak. Obsydian cały, też? Całego shulkera mogłeś zabrać. Cały shulker? O kurde, stary. Aż tyle rzeczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7. No chyba, że ci nie pasuje, to nie bierz. Nie, mi bardzo pasuje. No co, taki luźniutki, malutki. Ej, dzięki stary. Normalnie nie spodziewałem się, że takiego dobrego deala dostanę. Kurde, uważaj na te fantomy, bo one tutaj są strasznie groźne. Dobra, to dzięki stary za te wszystkie itemy. Bardzo miło się handlowało. A ty budujesz teraz coś takiego większego?
Teraz muszę kurde serce nadrobić. A powiedz mi, ile dostaniesz obrażeń z siekierki? Boję się. Ale dobra. Możesz mnie. Jedno całe serce. Pamiętasz, jak chciałeś zabić Felipeza? I w tym momencie Blanki postanowił się na mnie zemścić za to, co zrobiłem w poprzednim odcinku Felipezie. Nie! Tylko nie ów. Ej. Ja nie mam tych strzał, więc na spokojnie. Kurde! Ten łuk mi za mocno bije. Ile ci daje? Jedno serce. Kurde. Proszę mnie zostawić. Nie. Czemu nie? Nie. Proszę mnie zostawić w spokoju. Proszę się ode mnie odczepić. Żeś sobie palu, krystala. Proszę mnie tu zostawić, ja pokojowo przychodzę. O, idealnie do wody wpadłem, dobra. Ja się tak nie będę bawił. Ja stąd uciekam, żeby bić tak gracza, który nawet full serc nie ma. Straszne, no. A ja w końcu postanowiłem mu uciec, z uwagi na to, że miał dość sporą przewagę w liczbie serduszek. Kolejnym krokiem w stawaniu się najlepszym na serwerze było połączenie książek, których dostałem od Blankiego, z moją netherytową zbroją i mieczem. Potem udałem się do netheru, aby zdobyć główki widerowego szkieleta, potrzebne do skraftowania dodatkowych serc. Po długich godzinach farmienia szkieletów, w końcu udało mi się zdobyć ich główki i wróciłem do normalnego świata. Dobra widzowie, historyczny moment. Lecimy skraftować nasze serca. I uwaga, pierwsze serce mam już skraftowane. Lecimy teraz skraftować sobie drugie. I dobra, mamy dwa serduszka. Z tego co wiem, to wystarczy na to serce kliknąć. Więc uwaga, 3, 2, 1. Dobra, dodało mi się serce. Lecimy jeszcze raz. I dobra, mamy już full serca, let's go.